Cześć, cześć wszystkim. Sprawdzanie połączenia wyszło dobrze, znaczy w poniedziałek o godzinie 10. Co mi przypomniało, że nie mam. Czekajcie. Jak zwykle zapalniczka gdzieś umknęła, a będziemy świece palić przecież, a zalisz i tak. Czyli robimy energetykę tygodnia i ogłoszenia tygodnia. Po to się spotykamy, żeby wszystko było jasne i przejrzyste od energii po ogłoszonka. Witam wszystkich, jeszcze dam Wam sekundkę na zgromadzenie się. Przetasuję karciuchy, tu mam te, jak się to nazywa, księżyc w znakach. Księżyc w znakach i działamy, słuchajcie, jesiennie. Nie wiem, czy u Was też tak ciemno, po prostu budzisz się ciemno, kładziesz się spać ciemno, wiecznie ciemno. Żyćko, żyćko jesienne. Dobra, Dorota coś tam miesza, mieli, nie nic wiem nie co. Mieszam, nic nie mieszam, muszę wyjść na czas po prostu, przez co. Dobra, słuchajcie, karty przetasowane, jedne i drugie i będziemy sprawdzać. Dzisiejszy dzień jest w znaku barana, więc tak naprawdę ten poniedziałek szybki, intensywny być powinien, ale wszyscy wiemy, jak wyglądają poniedziałki, nie? A szczególnie jak po prostu słońce nam witaminy D daje, którego nie ma, nie? A czy słońce? Dobrze, ale energetyka. Paść pucharów, czyli tak naprawdę trochę emocjonalna, trochę taka przysłodka. To są dobre kontakty z ludźmi, to są miłe spotkania, to są fajne rozmowy. Tutaj na tym poziomie wszystko dobre może się zadziać, natomiast na pewno nie jest to rwanie z posad bryły świata, dlatego że bardziej wszystko dzieje się na poziomie emocjonalnym, ale w takim pozytywnym aspekcie, więc jeżeli szykują się Wam jakieś trudne zagłostki międzyludzkie, to dzisiejszy poniedziałkowy dzień jest dobry na to, tym bardziej może, przepraszam, bo mam kartki do losowania. Tym bardziej, że tutaj właśnie ten dzień księżycowy i cały aspekt, który mówi o tym, że rozbudzanie kobiecości, że właśnie takie odczucia, uczucia i emocje można sobie wewnątrz siebie stanowczo poukładać. Witam wszystkich, którzy przychodzą, dochodzą. Fajna fryzura, ale czasem się lubię pobawić, słuchajcie, tak się pobawić lubię. A z żadanic mamy kupawkę, czyli uwolnienie, oczyszczenie, pożegnanie. Zaufaj temu, co nadchodzi wraz z oddaniem swoich trudności. Czyli jeżeli do tej pory afirmowaliście, manifestowaliście, czegoś bardzo chcieliście, to jest ten moment, kiedy należy odpuścić pewne rzeczy, tak by się zadziały sprawy, które chcemy, żeby się zadziały. Tak zwyczajnie i po prostu nie ma co przesilać się dzisiaj w chcieństwach, w działaniu, w robocie pracy albo innych tego typu rzeczach. Co niewyraźne jest? Bo, o, patrz, jak ja mam przesył też słaby. O, jaki słaby przesył. Ja mam dobre nadawanie. Ja już wiecie, na co spojrzałam, czy nie muszę wyczyścić kamery, ale zazwyczaj to robię przed włączeniem, także nie. O, dziękuję. No tak, malachity. Troszkę pozmieniałam. Bransoletka żywiołów. Zeszłam z bursztynu. Słońce padło. Malachit, czaroid i na wzmocnienie duża część rafki koralowej. Fitwege, Chodakowska. Dobra. Wtorek i mamy jeszcze też... A tak, to sobie lubię czasem. Wtorek mamy marsowy i faktycznie przy karcie cesarza, która wychodzi na wtorek, no to będzie przytup. To będzie przytup, dlatego że cesarz ma władztwo, ma ochronę, ma obronę, o swoje zawalczy, swoje się wydziewa, siedzi sobie na tym tronie w silnej pozycji, nikt go z tego tronu nie ruszy. Natomiast faktycznie, że takie marsowe kontakty, one mogą być lekko... kłótliwe, a jeszcze Mars dodaje tej kłótliwości, więc warto by było we wtorek trzymać lekko język za zębami, chyba że walczymy o swoje, nie wtrącać się w jakieś konflikty, tego typu rzeczy. Ja mam wrażenie, że przy tej karcie i takich właśnie wtorkowych energiach może się okazać, że na przykład na naszych granicach jakieś tam eskalacje konfliktów bardziej będą, natomiast nie jest to, to jest obronienie swojego terytorium, chciałam powiedzieć, obronienie swojego terytorium, więc okej. Jaką mamy? Mamy Babę Jagę. Przemiana, inicjacja, mądrość przodków. Przodkowie Cię wspierają w procesie Twojej transformacji. Zmiany idą, zmiany
idą. Także poniedziałek dzisiejszy będzie takim dniem ciepełko, fajnie, miłośnie. Natomiast jeżeli chodzi o wtorek, silna siła, moc, potęga, nawet nie tyle działanie, co patrzenie na to, co się dzieje, więc dosyć dobrze. Środa przechodzi nam w znak byka. Ziemski znak, który uziemi czy nasze życzenia, czy nasze intencje, jeżeli ktoś tam sobie poniekąd troszeczkę czaruje, więc dobrze, możemy tutaj, tym bardziej, że to już idzie nam do pełni, bo pełnię mamy w piątek, więc w środę już te wszystkie bogactwo, dobrobytowe rzeczy super są do zrobienia. I mamy kartę Królowej Pucharów. Środa merkuryczna, więc trudne rozmowy mogą przebiegać łatwiej. Trudne emocje możemy łatwiej wyrażać. Merkury daje nam słowa, które potrafimy skonstruować tak, żeby ktoś inny zrozumiał, a będzie to tyczyło emocji przy Królowej Pucharów. Stosunków matka-dziecko, stosunków szefowa-podwładny, ale wszystko właśnie w takich pozytywnych emocjach. No ja myślę, że ja Wam powiem tak z takiego koła roku, z takiego pędu rocznego, ten listopadowy, już po 1 listopada, to my mamy taki troszeczkę dół energetyczny. I tak, świece, kadzidła, rytuały, to wszystko, żeby nam wzmocnić energię, jest potrzebne, bo jednak światło jest już w takiej małej iskierce. To światło dopiero zacznie rodzić się, bo ono teraz pada. To światło dopiero zacznie rodzić się w Jule, czyli tak naprawdę 21 grudnia. I wtedy dopiero nam ta energia przybędzie. I to, jak ja widzę nawet po mailach, jak Wy mnie pytacie, czy nic się nie dzieje, bo nie mam na nic siły. Słuchajcie, generalnie tak, myślę, że też to mam. Natomiast u mnie to jest troszeczkę inaczej, bo ja wiem, że wstanę, pościelę to łóżko, umaluję się i zaczynam robić bez zastanawiania się, czy mam na to siłę, czy nie. Oczywiście, co sobie pomarudzę w głowie, to moje, tutaj nikt nie jest idealny i nikt nie musi być. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest czas roku, kiedy się śpi po prostu, albo się literalnie śpi, albo rano, się usypia. No rano ciemno, no wstajesz, godzina 9, budzik dzwoni, a Ty patrzysz, a tam normalnie siwy dym. I dokładnie siwy dym, bo jeszcze te mgieły wchodzą. Wstają o 5, nie? To no. Jest noc. Także lalka na zamąż pójście, gotowość, bliskość, praca nad sobą. Wszelkie zmiany zaczynaj od siebie, to pomoże Ci otworzyć się na miłość, co pięknie pasuje do naszej Królowej Pucharów. No, ale mówię, jak Wy się czujecie bez siły czy coś, to od razu nie szukajcie klątw i uroków. Szukajcie przyczyny w kole roku. Pamiętajcie, że po 1 listopada wszelkie zbiory należą do zmarłych. To jest ta ciemna strona mocy, co nie oznacza, że nie mamy być światłem dla tych, którzy nie mają słońca, ale jest tak trochę trudniej, nie? No, umówmy się, słońce też tak wstaje sobie. Czwartek, typowy znak byka i mamy piątkę mieczy. No nerwy. I to jeszcze Jowisz może te nerwy powiększać, się paznokieć złamie, a w ogóle w Amazonce płoną lasy i dramaty wchodzą w nasze życie. Ja jestem zdania, że każda emocja jest ludzka, bo czy dobra, ale ludzka. I jeżeli mamy też taki moment, kiedy po prostu jesteśmy nerwowi dla nerwowości, no to po prostu trzeba to przyswoić, może nie pozabijać otoczenia, bo jeszcze mózg ma nam działać oprócz naszych emocji. Jak mózg nam będzie działał, to może się okazać, że otoczenia nie pozabijamy, tam się gdzieś tam przemieli, ale właśnie no, takie powiększanie dramatów w ten czwartek jest widoczne. No, będziemy dramatyzować. Noż, hormon wchodzi i przychodzi. I mamy mateczkę, macierzyństwo, energia kreacji, spełnienie. Czyli ja przypuszczam, że przy tej karcie, jeżeli mamy nerwowość, zacznijmy, nie wiem, meryszkować, gotować coś, co tam kto lubi ręcznie wykonać, bo to ładnie podniesie nasze wibracje i ukierunkuje tą nerwową energię na czynne działanie. Tam, że nam 5 szklanek wypadnie, mąka się rozsypie, to druga sprawa, ale przynajmniej będzie to ukierunkowane i będzie to zacne. Także w ten sposób czwartkowo działamy. Piątek, księżyc przechodzi do znaku bliźniąt i mamy w piątek pełnię, także przypominam, ja w tym tygodniu, w tym cyklu księżycowym dałam jedno ogłoszenie o pełni. Trochę specjalnie, żeby zobaczyć, ile osób jest czarownicami i ile pamięta, żeby się na tą pełnię zapisać. Bo jak Wam wyskakuje z szafy i przypominam, to są zapisy, jak Wam nie wyskakuje z szafy i nie przypominam, jest zapisanych 5 osób. Ale, że tak powiem,
trzeba być czujnym. Wiecie, co się dzieje na kanale zawsze, więc zapisy na pełnię są do piątku do 19:00, tak? Potem i tak przyjdzie o 21:07, 13 maili, ale to nic. Działamy, koszt to jest 22 zł, jak to w pełni i w nowie bywa. Także tutaj się nic nie zmieniło. No i piątek patrzymy z bliźniakiem, rycerz monet. Jak przytuptamy cały ten tydzień na zasadzie, jakoś odwalimy tą swoją robotę, to w piątek ją generalnie podsumujemy z przytupem. Będzie to pracowity dzień, ale konstruktywny i mam wrażenie, że te 4 dni to są takie, a tu się dzieje coś w emocjach, a tam rozdarcie szat jak rejtan, takie tam dziwne rzeczy się dzieją. Piątek jest dopiero pracowity, roboczy, pozytywny pod tym względem, kreatywny, czyli rozruszamy się na sam koniec, bywa. Potem piątek, piąteczek, piątunio. Rycerz monet niesie dobre energie, natomiast patrząc na karty nie widzę, żeby nam się jakieś dramy miały dziać. Zaraz sprawdzimy jakby energetykę naszego państwa, nazwijmy to, to tak trochę sprawdzimy tak ku uspokojeniu, bo nie telepiem, nie znaczy się, nie powinno wydarzyć dramy, jak inni straszą, ale... No i dziesięciorączka do piątku, słuchajcie, no. Dziesięciorączka do piątku, czyli cześć. Będziemy się dwoić, troić, mnożyć i po prostu. Magia codzienności, wielozadaniowość, samorealizacja. Słuchajcie, piątek, rycerz monet, dziesięciorączka, działamy po prostu. Cały tydzień zamkniemy w jednym dniu, wszystko zostanie zrobione w piątek. Dobrze, sobota, bliźnięta i karta gwiazdy. Szczęśliwa, bezpieczna, pozytywna. Sobota jest dniem sprzątania, również energetycznego, to jest z jednej strony. Natomiast pamiętajcie, że jest to dzień przypełniowy, więc przy sprzątaniu jeszcze można by było afirmować jakieś ważne rzeczy, bo gwiazda spełnia marzenia. Wiodła 3 mędrców ze wschodu, znaczy magów chyba, wiodła i dowiodła. Gwiazda to gwiazda. Gwiazda jest szczęściem, więc na to szczęście zapracować należy. Jeżeli jeszcze go nie złapaliśmy, to należy sobie zapalić świecę, kadzidło, i już zacząć chwytać karpę marzenie, chwytać marzenie. Mamy miotłuszkę, oczyszczenie soboty, miotłuszka a propos soboty, oczyszczenie, docenienie chwili, śmiała decyzja. Śmiałe decyzje przy gwieździe, bardzo dobre z tego względu, że no to jest taka to jest ten impuls, no intuicja kapłanka byłaby taką typową intuicją, ale to jest ten impuls, który tak można złapać i pociągnąć, także tak. No i niedziela, bliźnięta przechodzą, baranek bliźnięta w raka, zawsze mam z tymi erami problem, ale to jest tak, świętowanie, spotkania towarzyskie, radosne, wymiany zdań, myśli, poglądów, energii. Chciałam powiedzieć, ale jest przed 22, a propos wymian, energii, myśli, pomysłów, płynów ustrojowych, tak, można się całować. Uhu, niedziela dobra na wszystko, nie słuchajcie mnie, czasem wiecie, tam się dzieje. Bardzo luźny, fajny, pozytywny dzień. A jeżeli chodzi o lalę, pieluszniczka, opieka, czułość, praca z wewnętrznym dzieckiem. O, takie mamy, takież mamy energię, słuchajcie, dobra. I teraz tak, w poniedziałek i wtorek dobrze jest afirmować nowe początki pewnych przedsięwzięć, które planujemy albo chcemy jeszcze zaplanować. Coś, co jeszcze się nie narodziło. Środa, czwartek na uziemienie starych rzeczy, ugruntowanie i wzmocnienie. Piątek, sobota i w zasadzie niedziela na rozmowy, komunikacje, porozumienia, umowy, wyjazdy. O, to tak. Tak to wygląda. Planer czasu spełnił swoją funkcję, wszystko o księżycu wiemy. Teraz słuchajcie, zapalimy świecę. Już się dzieje. Dzisiaj jesteście na innym stojaku, ale wiecie co? Zawsze jak stoicie na wyższym stojaku, to ja muszę tak podwyższyć krzesło, a dzisiaj mam dzień lazy. Moje nogi leżą pod biurem i tak. Energy, trzeba energy sobie dodać. Czerwona świeca, dodajemy energy. Nie ma lazy day. Słuchajcie, zapalamy świecę. Oczywiście w intencji przedobrego dla nas wszystkich razem i każdego z osobna tygodnia, tak by żywioły prostowały nasze ścieżki, ziemia nas umocniła i zdrowia dodała. I finansów, żeby nas woda umocniła w naszych uczuciach pozytywnych, żeby ogień dodał nam siły i transformował to, co negatywne, czyli żeby było, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i żeby powietrze nam siły intelektu i pomysłów dodało. Także kto ma świecę, to się podłącza, kto nie ma świecy, to się podłącza, a świecę zapali później.
Dobra, urodziny, słuchajcie, tam już miałam, że mam. Jakiś dla kogoś, no, Dorota mi mam. Coś będzie zaległe mówić. Jedne mam. No, zaległe, tak. Się dobijała, dobijała. Tak, zaległe z zeszłego tygodnia, Dores. 9-11. Dobra. Dores, Dores. Czasem się dobijamy, i nie można się dobić. Tak, dobijała się. Przyslanko, przyslanko. Come on. Dobra, wyjdź z dziesiątki mieczy w głowie, czyli tak naprawdę z poczucia, że wszystko kręci się tylko dlatego, żeby tobie zrobić szkodę. Znaczy ja rozumiem, że jak nam dzieją się dziwne rzeczy, to od razu wszystkie klątwy i uroki nasze. Ja rozumiem, że mamusia nas nie kochała, tatuś, coś tam. I to nie mówię do ciebie, teraz mówię ogólnie, tak? Sytuacja. Ja rozumiem, że można mieć dziesiątkę mieczy w głowie, to jest trochę na zasadzie złej baletnicy, przeszkadza rąbek u spódnicy, wytłumaczenie zawsze, że ktoś coś kiedyś jakoś. Wyjdź, ktoś coś kiedyś jakoś. Kochana, ty jesteś tu i teraz, jako dorosły człowiek. Twoja głowa kreuje twoją rzeczywistość. Od tego momentu zaczynają się wszystkie dobre i wszystkie złe rzeczy, które mogą nam się przytrafić. Więc zacznij być w głowie po prostu radośniejsza. Się trzeba natłumaczyć przy tych gorszych kartach. Ale serducho to ty masz ciepłe. To nie może być tak, że człowiek się umartwia i ma ciepłe serducho, bo potem jest tylko bity po tyłku. Także serducho zostawiamy tak, jak jest. Kochamy świat, ale kochamy siebie przede wszystkim najpierw. A w działaniu kapłanka. Kieruj się swoją intuicją, wewnętrzną mądrością. Stawiaj na kobiecość, bo pamiętaj, że kobieta jest siłą. Siła jest kobietą. To tak. Dobra. Tak jest. Drugie. Tutaj było dla Marcina za zgodą. Marcin. 17.11. Marcin, pamiętajcie, że przesłania mamy od poniedziałku do niedzieli. Dobra. Marcin. Głowa. Nowe projekty, które rodzą się w twoim umyśle, warto by było wkładać w życie, ponieważ mogą przynieść zyski na różnych poziomach. Myśl o nowych rzeczach albo o starych rzeczach w nowy sposób. W sercu. Król Pucharów. Ułożone emocje, które my cokolwiek nie robimy, to jednak naszym towarzyszem są generalnie emocje, więc warto, żeby były ułożone i do tego trzeba dążyć. Najpierw rozum, potem serce, czyli idź za sercem, ale zabieraj ze sobą wszędzie rozum. Dobrze. Światełko dało moc odbioru. Ja wam powiem, ja myślę, że my mamy na granicy jakieś ruszady, bo oni zawsze wtedy internaty trochę ucinają, więc to może tak być. Także dobrze, że w ogóle nadaję. A w działaniu koło fortuny. Jeżeli nie możesz czegoś zrobić, to usiądź i poczekaj, aż wszechświat zrobi to za ciebie. I ja nie mówię, że muszę pozmywać i poczekam, aż wszechświat to za mnie zrobi, bo takich rzeczy się raczej nie zdarzają. Natomiast na pewno, jeżeli wkładałeś w coś energię, to warto by było teraz to odpuścić, żeby poleciało. Puszczamy, żeby poleciało. Taki sprytny myk. Kogo jeszcze mamy tam? Z tego, co widzę, to... Kto tam ma urodziny? Ma urodziny od dzisiaj do niedzieli to na przesłanie może się załapać. Zapraszam bardzo serdecznie. A my teraz ogłoszenia. Przede wszystkim chciałam was bardzo mocno przeprosić za niebycie webinaru astrologii w tą sobotę, bo nam się rozchorowała nasza prowadząca. Na to nie ma wpływu. Nie każdy jest wariatką, która nawet jak jest dramat, to i tak wszystko poprowadzi, ale to wiadomo, to ona by musiała przyjechać tu do mnie do domu, coś tam, logistyka, nie? No to umówmy się. Jest przełożony webinar na 4. Ja chciałam tydzień później, ale tydzień później ona też już ma coś zaplanowane, potem 2 tygodnie później ja mam zaplanowane, więc za 3 tygodnie. Co? Poniekąd daję szansę tym, którzy się nie zapisali jeszcze na ten webinar astrologii. To jest, przypominam, 3. część, więc nowych osób nie zapraszam, od razu mówię. Tylko te stare osoby, które albo pierwszą łyknęły, albo drugą i teraz tą 3. to już jest takie podsumowujące ostatnie. Mam nadzieję, że już odpukać, wszyscy będą zdrowi, internet zadziała i światło będzie, bo to jest ważne. No. No wiecie, że to się odbędzie, to nie jest tak, że się tam wasza kasa zmarnuje, tylko tyle, że głupio przekładać, chciałam mocno przeprosić. Czasem jest tak zwana siła wyższa, podziel się z Bogiem swoimi planami. Nie, ty planuj, a Bóg się będzie śmiał. Gdzieś tak było, no, coś takiego jest. To przede wszystkim chciałam to.
Ale faktycznie, że on zadzwoniła chyba w czwartek. No, katar, kaszel, ledwo mówiła, a tym bardziej, że to jest trochę tak, że jak nas trzyma gorączka, to wiecie, to można. Ja jestem przyzwyczajona do robienia roboty w różnym stanie, bo była telewizja, mam swoją telewizję, usiądę na czworaka zrobię. Nie każdy jest przyzwyczajony, dajemy rozgrzeszenie. No, tak to powiem. To tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, od. No ile, z 2 miesiące był ten konkurs halloweenowy u nas? No z 2 miesiące. Przychodziły prace. Tych prac było ile? Około 15, 14, tak, chyba. 15, coś takiego. I mamy już wyniki waszego głosowania. Pamiętajcie, że każdy mógł oddać jeden głos. I słuchajcie, zwyciężyła, można poprosić o... Nietoperek zwyciężył. Nietoperek, czyli ten jasny twór sznurkowy w kształcie nietoperka. Tam ktoś napisał albinosik. Albinosik. I to gina 15, tak? Tak. Proszę o odezwanie się do nas na maila z adres. I maila też mam. Mamy adres, mamy maila, Dorota wszystko ma, dramat. To już sprawdziłam. Już po prostu mamy. Ja wybrałam naszego jednorożca, Beaty Szlachty, tą czarownicę z dyniami. Nie ze względu na to, bo wszystkie prace były cudne, od, nie wiem, się śmieję, rysunku wyklejanki Konrada po rysunki smoczka. W ogóle rysunki smoczka są w mojej księdze cieni, ten dodatkowy taki stoi na ołtarzu, wiecie, to fajna sprawa, ale wybrałam dlatego, że pracy dużo tam było włożone w sensie liczności. I tego szydełeczka tam, i oprócz tego dynie będą już schowane do pudła Samhain, natomiast czarownica jestem, zbieram czarownicę, poprzednia czarownica z poprzedniego roku cały czas przy mnie, ta czarownica z tego roku w sypialni, także wybrałam naszą Beatę ze względu na pracochłonność drut o drut. Pracochłonność drut o drut. Przy okazji wszystkie są śliczne, bo... Wszystkie są, o Jezu. No naprawdę, że to tak, to był taki wybór, wiecie, taki bardziej logiczny niż sercowy, ale coś trzeba wybrać, a człowiek musi się uczyć zdecydowania i jeszcze umieć uargumentować. O, także tak. I ten nietoperek, w ogóle wszystko. I tu mamy trzecią nagrodę losowawczą. Trzecią nagrodę. I teraz tak, jak już wiem, kto jest nagrodzony, to tak mniej więcej wiem, co będą, ale to będą paczki niespodzianki dla nich. Tak, teraz. Że nie niespodzianki, adresy. Niespodzianki. Nie, że niespodzianki, niespodzianki, tylko niespodzianki, niespodzianki. Dokładnie tak. Bo tak będzie. Dobra, i słuchajcie, ja wylosuję tak, jedną nagrodę rzeczową, gdzie mamy smoczka. Trzymałam kciuki, żeby był smoczek, bo mam ochotę jej kupić smalec, ogórki kiszone i zasmażkę i jej wysłać do tej Szwecji po prostu. Także smoczek ma pierwszą nagrodę rzeczową. Słuchajcie. I jeszcze wylosuję nagrodę wirtualną, czyli coś z webinarów, coś z kursów, na które można, można będzie sobie wybrać z tego, co mamy na sklepie. O, także tak. Daba, 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 daba. Asia Adamczyk. O! Asia Adamczyk. Pajączek z dyndadełkiem. Asia Adamczyk, pajączek z dyndadełkiem, tak zwany Stefan. Tak zwany Stefan po prostu, który ciągle na czacie był jako Stefan. Tak. Ale mówię, trzymałam kciuki, żeby smoczek rzeczową wygrała, a autentycznie, wiecie, sorry, to proszę, bo jednak ja mam siłę manifestacji. Brawo ja. A tak sobie myślałam, kurczę, fajnie by było, jakby smoczek wygrała nagrodę rzeczową. Z tego względu, że mam ochotę jej żarcie do tej Szwecji wysyłać po prostu. I może jakieś bardzo niedobre żelki, którymi normalnie... Tak właśnie. Także tak wygląda nasz konkurs. Za rok pewnie będzie następny. Możecie już zacząć o tym myśleć. Słuchajcie. Gratulacje na wszystkich. Gratulujemy. Także, ale piękne prace jak zwykle. No 15 osób... Inaczej, wiecie, co ja myślę tak, Boże, 15 starych bab, nie, ale takich, wiecie, czarownic, czy takich nie, starych, no, starych, niektóre były, no były młode, no ale powiedzmy, no zmobilizowało się po to, żeby wysłać jakąś dynię, albo jakąś czarownicę w ogóle, rozumiecie, to a jest to. A karteczkę z nagrodami? Nie wiem tego.
Dawałam ci coś. Daj mi teraz ten. To, co pisałyśmy wczoraj, rozpiska. Aha, to już Samanta. Ono momenta, pani profesor. Proszę bardzo. Co się dzieje? Czekaj do drugiej nocy. Nie, że myśmy. Słuchaj, nie. W życiu, po co? W życiu. I teraz tak. Oprócz tego, że jeszcze mam do ogłoszenia, że ta pełnia w piątek można się zapisać, tak? Rejestrujemy. Że jest dekret o 21 codziennie, o ile wszystko zadziała, o przodkach i to już będzie nasz 8 dzień, nie jest źle już, 1/3 za nami, to słuchajcie, no, dzisiejszym wydarzeniem tygodnia, dnia, minuty, bo to różnie może być, jest ta paczka niespodzianka i mam rozpisane co i jak, żeby Wam powiedzieć, a nie powiedzieć. Paczka niespodzianka wchodzi po programie. O, teraz mi nie razi lampka. Tak mogę funkcjonować. Słuchajcie, do paczki niespodzianki będzie dane. Paczka niespodzianka od razu kosztuje 120 zł, tak? Nie łączymy jej z innymi zamówieniami, po prostu ją zakupujemy, nie wiedząc, co tam jest, ja Wam trochę powiem. Będą rzeczy do rytuału i już sam rytuał. U nas rytuały są te pudełkowe po 100. Więc to już jest taka wartość paczkowa 100 zł i ten rytuał będzie miał miejsce 13 stycznia, bo 13 jest dniem czarownic i bo Azalisz i ponieważ w grudniu to już nic nie wciśniemy, więc będziecie mieli jakby przygotowanie do tego rytuału i będzie on robiony. Czyli to jest pierwsza rzecz, coś i rytuał. Rytuał będzie dobry dla wszystkich, no nie ma tak, że nie, to jest taki rytuał. To będzie. Jest dwie rzeczy, które są takim dodatkiem niespecjalnym. O, dodatek niespecjalny, czyli mamy rytuał, dwie rzeczy, dodatek niespecjalny. Potem są trzy rzeczy zrobione z specjalną intencją paczki niespodzianki. I z tych trzech rzeczy, co było zrobione specjalnie, mi tam troszkę zostało, to będzie edition limitowana, ale naprawdę po 5-6 sztuk, żeby ktoś sobie może dokupił spoza paczki, więc paczkowcy nie kupujcie, no, zresztą będziecie wiedzieć, bo będzie wysłane, trzy specjalne rzeczy, a potem są jeszcze trzy rzeczy takie bardziej świąteczne, bo ja wiem, że my mamy listopad, ale jest to paczka świąteczna. Klara mówi, wygrana w konkursie dostają paczkę, to czy pula pudełek się zmniejszyła? Ale oni dostają paczkę niespodziankę, ale niespodziankę, ja sobie popatrzę, kto to jest, co mamy do czynienia i będę pakować. Będę pakować zupełnie, pula się nigdy nie zmniejsza, to nie dostają paczki niespodzianki, tylko dostają paczkę niespodziankę, że niespodziankę, ale nie, że niespodziankę. To jest oczywiste w ogóle. I tak obliczyłyśmy, że wartość tej paczki to jest 235 zł plus serce, ale ja Wam nie muszę zachwalać. W tamtym roku, 2 lata temu, to przeważnie były wszystkie olejki ze sklepu albo wszystkie zioła ze sklepu, tak? W tym roku będzie troszkę inaczej. Będą rzeczy special edition, po prostu special edition w tejże paczce. Robione specjalnie na specjalne, różne, ale to Wam opowiem, jak już będę wiedziała, kto paczkę kupi. Za tydzień Wam pokażę, co tam było, co jest i w ogóle i fajnie. Także ta paczka niespodzianka. Czy są jakieś pytania? Chyba nie ma, każdy czeka na paczkę. 30 minut programu minęło. Energetyka zrobiona, świeca zapalona, urodziny zrobione, ogłoszenia. Czy ja mam jakieś jeszcze ogłoszenia oprócz tego wszystkiego? Chyba nie mam za bardzo. Urodzin tylko były te dwie, zaległa i tutaj od Małgosi. Nie, no bo przepros webinarowy bywa. Pełnia. Losowanko, super, ale ja normalnie tak mówię, trzymałam kciuki, żeby Smoczek miała tą dodatkową, losową, bo mówię, to jej żarcie wyślemy do tej Szwecji, nie? Oprócz nagrody. No i jeszcze ta jedna nagroda właśnie taka wirtualna, bym powiedziała, więc fajnie, docenienie. Słuchajcie, no na te 15, ten 4 nagrody, dobra statystyka, myślę. No i właśnie paczka niespodzianka, która wejdzie tuż po programie. Aleksandra, dopytujesz. O. Czy po jednej sztuce? My nie możemy też takiego limitu wprowadzić tak naprawdę, bo ja wiem, że też są osoby, które na przykład nie mogą być na tym i umawiają się, więc po dwie, po trzy. No słuchajcie, przyjdzie ktoś do kolejki i 20 wykupi. Umówmy się, nie? Także w ten sposób.
Izabela, już Ci odpowiadałam, że tak. Czy bindruny, które Pani zamieszcza na kanale, można z nich korzystać? Jeżeli zamieszczam bindruny i jest tam napis, że to jest na przykład na coś, typu tak jak teraz ostatnio robiłam na ochronę w podróży, tak, można z nich korzystać, bo tak, one są ogólne. Natomiast czasem pokazuję bindruny, gdzie mamy tą bindrunę? Masz ją? Czy już co? Co namalowałam? Nie, jej nie mam. Tam już jest. Zalaminowana. Aha, o to Ci chodzi. Jednak nową, mam. Całkiem. Bo jeżeli tak... A, hrabina na energetykę Polski, już patrzymy. Jeżeli pokazuję coś takiego i nie piszę na co, to wiadomo, że to jest dla kogoś na indywidualne zamówienie i ja rozumiem, że czasem to wygląda dziwnie, ale to się samo maluje, więc... Umówmy się. Natomiast jeżeli pokazuję coś, co napiszę piórem albo piszę na co, to jest do ogólnego wykorzystania. Właśnie, energetykę na miałam... Na TikToku ostatnio dawałaś, na TikToku nie? Dawałam, to na Insta też idzie. W ogóle zapiszemy na dokładnie TikToku. Dokładnie. TikTokiem. Dobra zabawa. Dobrze, ogólna sytuacja na ten tydzień takiego... Paść pucharów, czyli tak naprawdę te emocje w miarę dojrzałości się przewalają, jakichś może wielkich zgrzytów w tym nie ma. Królowa buław, ja myślę, że to jest trochę karta czarownicy, na ile my się boimy, na tyle ta energia w eter pójdzie. Więc nie należy się bać tak naprawdę. Królowa pucharów, która też daje emocjonalność. Ja przypuszczam, że będą pikiety matek z dziećmi na granicę pod tytułem Wyzwólcie dzieci. 0,1%, których tam siedzi. Karta kochanków, jakieś nowe aspekty, odejście od starych zasad, ale słuchajcie, jeszcze jedna karta, ale jakiejś wybitnej i umiarkowanie, no oddech mamy. Czyli sytuacja ogólna, powiem Wam tak, ja przypuszczam, że w ten wtorek, gdzie tam wyszedł cesarz, to może się coś tam ściąć. Przy tych pucharowych rzeczach to prędzej będą balansowały emocje typu, a uwolnić dzieci, a coś tam, a strona pod tytułem same taliby, a strona pod tytułem a matki z dziećmi, gdzieś te emocje będą się przewalać. Jedyna bardziej waleczna karta to jest w tej królowej buław, czyli tak naprawdę w nietworzeniu myślokształtów, które mogą generować niepotrzebne rzeczy. Strach jest bardzo silną emocją. Ja się zastanawiam, kto się podpiął pod naszą planetę i kto czerpie ze strachu, rzucając bombkę tu i ówdzie po prostu, że coś się... Ja się zastanawiam, kto strasząc czerpie ze strachu. Tu się zastanówcie, w tę stronę. Na umiarkowanie, powiedzmy, oddech. Dziać się będzie, tutaj na granicy się dzieje, kamienie idą w ruch, dziać się będzie, ale jak gdyby w szerokiej skali nie sądzę, że to się przemianuje w wojenki wszelkiego rodzaju, więc dziać się będzie, bo ja Wam powiem tak, pucharowe karty to są, umówmy się, dwie baby szarpiące się za włosy, tak, to mogą sobie tam kamyszki iść, tam zniszczyli tym lekarzom bez granic, czy komuś tam te samochody, no to dwie baby szarpiące się za włosy. O, dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, to ja lecę, pozostawiając Was w energii ładu, radości i nie strachu. Strach daje bardzo dużo energii, nie dać z siebie czerpać. Trzeba być przewidującym, ale nie wystraszonym, zawsze to mówię. Wy se tego papieru toaletowego nakupcie, wy se puszek nakupcie, bo jak prądu braknie, nie sądzę, ale umówmy się, prądu braknie, to se i tak, nie wiem, na puszkę se otworzycie, także spoko. Lodówka nie musi być pełna. Nie kupujcie kurczaków, nie mroście, nie ma prądu, nie ma kurczaka, wszystko się popsuje. A ziemianek nikt nie ma, ja bym jeszcze może tutaj znalazła, wiem gdzie. U babci. No, natomiast puszek przewidujący, ja rozumiem, tylko mnie nie panikować, bo strach jest najsilniejszą energią, z której czerpią osoby siejące strach. Zastanówcie się nad tym. Kto sieje strach, zbiera burzę. Dobra, buziakuję Was i za sekundę włączamy paczkę niespodziankę. Wszystkiego najlepszego na ten tydzień. Do zobaczyska w kawce za tydzień, jak wszystko zadziała oczywiście, a my się dzisiaj widzimy o 21 na dekrecie przodków. Jak zwykle muszę w ten plusik wcelować i nie wypić telefonu.